nakryłem świętego Mikołaja. Na czym? Na tym, jak podkładał prezent pod moją choinkę. Jak się obudziłem o 9 rano, to miałem jeszcze zmrużone oczy trochę i zobaczyłem Mikołaja. To co powiecie dorosłym, żeby uwierzyli w Mikołaja? Że dostaną prezenty, tak? Jak uwierzą. Tak, jak wierzą, to dostają prezenty, tak? A wy wierzycie? Tak. Że jest prawdziwy Mikołaj? Tak. Tak? Piszecie list do świętego Mikołaja? Tak. A jak wygląda Mikołaj? Białą ma brodę. Czerwone ubranie. A czym jeździ święty Mikołaj? Saniami. I czekasz dzisiaj na niego, tak? Tak. Co jest dowodem na to, że Mikołaj istnieje? Ostatnio mieliśmy to na historii, ale zapomniałem już. Biskupem był. A gdzie mieszka Mikołaj? Na Antarktydzie. Opowiecie nam o jakimś wspomnieniu związanym ze świętym Mikołajem? Może są jakieś różne prezenty. Prezenty, choinka i dużo szczęścia. Zapytamy teraz dorosłych, czy Mikołaj istnieje? No wiesz, jak pytasz mnie, skąd się biorze biżuteria z apartu, to ja ci zawsze powiem, że od Mikołaja. Oczywiście, że istnieje, tak. Najlepsze prezenty od Mikołaja to te w małych opakowaniach. Jakie jest najlepsze wspomnienie i z kiedy ono jest? W sumie najlepsze wspomnienie ze świętym Mikołajem to było wtedy, kiedy się mu pomagało i kiedy się było tym elfem. Chyba to była najprzyjemniejsza praca z Mikołajem. Czyli najlepiej być pomocnikiem. Tak, i sprawiać radość innym. Pierwsze dziękuję panie prezesie, że pan przywitał świętego Mikołaja. To ja, kochane dzieci! To ja, święty Mikołaj! Miło zawsze być w rekordzie. A jak myślicie, kochane dzieci, czy Mikołaj może zapala gwiazdy na niebie? Tak! A może Mikołaj maluje kwiaty na oknach? A może Mikołaj opowiada dzieciom bajki? A czy Mikołaj przynosi podarki? No, oczywiście. Nam podarkami dzieci jakie? Grzeczne! Grzeczne!